Witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku z serii Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Stało tych poziomów już niedużo, więc nie będę musiał robić takich manewrów, że o, pogramy sobie teraz dwójkę. Nie, my już to idziemy raczej. Raczej. Ale że co? Podoba mi się ten motyw. Gra pokazuje ci, tu byś mógł być, ale nie jesteś. Podoba mi się to. Takie wiecie, marchewkę pokazali, nie? Takie rzeczy. Wiecie, że właśnie w tym momencie, kiedy zobaczyłem, co się dzieje z pierwszą platformą, zastanowiłem się, czy taki motyw jest możliwy, że na przykład, wiecie, platforma w rzeczywistości wrzuca nas w coś, jeśli nie zareagujemy. Ale tylko pomyślałem. Trzeba było jeszcze zrobić. XD. Normalnie możemy. Okej. Okay. Też taki motyw. Przez nas znany. O kurde, to w taką stronę to się nie spodziewałem, że iść. Okej. Gra mi coś daje? No, zabieg, że grać daje, a zaraz w rzeczywistości to na cię wrzuci gdzieś. Wiedziałem, że tak będzie. Kurczę, tej gry nie można ufać za... A, chociaż to było na wyciągnięcie wzroku. Mamy 3 życia. Nie wiedziałem, czy to tłuczy. Szkoda, że muszę tyle nawalać teraz. No to by się raczej człowiek spodziewał. A to jest kuszące, nie? Troszkę się pospieszyłem. Już tak niewiele pozostało. Chyba się opłacało, nie? Za cenę jednego życia zdobyłem 3. To się opłacało. Bo teraz te 3 życia. Pokażę, że na tym właśnie ostatnim życiu. Ja tu przejdę. 27 tych. To nie ma dużo. W ogóle nie ma dużo skrzynek. W poziomach albo jest dużo, albo nie ma w ogóle. Nie ma nic pomiędzy. Mamy to. Myślę, że wypadałoby też coś zjeść zaraz, bo ja, jest godzina znowu 12:40, urlop na majówce, a ja gram w Crash Bandicoot i nawet nie jem. Po co? Chory jestem, też nie ma apetytu. Dr. Nitrous Brio. I to ten przydupas. Tak. Przydupas. Mogę stracić to życie. Zatrzymał się na chwilę i właśnie nie wiedziałem co. Kiedy jest ten moment, że mogę mu coś zrobić właśnie? Dobra, idę coś zjeść, bo nie wytrzymam. Dobra, jestem z powrotem. Zobaczyłem tylko jedną rzecz. Tutaj. Trzeba potem skakać i tyle. Zależy, czym on będzie rzucał, czy będzie właśnie różowym, czy żółtym. To lepiej dla nas, żeby rzucał żółtym. Tyle. Jeden. Pewnie... Dobrze mnie wykończy. Fuck. Dobra, wszystko już wiem. Tak, tak, sprawdziłem. Jak było na gameplayu. To jest łatwe. Skaczemy tylko po tych, a potem trzeba wykorzystać te bloczki, na podstawie tych bloczków skakać. Na niego. Przydłupas. Szkoda, że straciłem. Szkoda, że życie straciłem. Bo uważać, żeby nie być blisko. Po tym różowym może nas wtedy właśnie walnąć. Jump, 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 jump it. Trzeba jump. O, o to mi chodzi, jump it. I on teraz wypija to. Kurwa! Jak to się robi? O. Nie wiem, jak na niego skoczyć dokładnie. Kurwo! Pita! Tak, mam dość już tej gry. Dobra, tak teraz gadam tylko. Dobra. Wiecie? Zobaczyć, jak to gówno zrobić. Albo zobaczę z wami. Zobaczyć. Kurde, znikło. Dobra. Że jemu się udało już. To jest takie głupie i ryzykowne. Znaczy i on po prostu tak dalej nawet skoczył. Nie wiem, jakoś nie... Czyli tak z boczku trzeba jakby. Tak jakby za plecy, ale z boku. Ale robimy analizę porównawczą bez kitu. To dla mnie trochę nielogiczne, powiem wam szczerze. Nie rozumiem tego. Trochę tego nie rozumiem. W jaki sposób niby się ma odbywać. Nie rozumiem. Spróbujmy jeszcze raz, no ale... Nie rozumiem tego. Albo jestem za głupi, no nie wiem. Kurde, no nie wiem. Nie tak miało być. Zatrzymajmy teraz to znowu. Dr. Nitrous Brio, Crash Bandicoot 1 i weźmy może jakieś inne źródło, bo tutaj Dr. Nitrous Brio. A, to jeszcze na tym starym, bez kitu. PS4 Pro. O nie, to na playaku wygląda. Ten bardziej jakoś z głową, a tamten tak kwartem chyba to zrobił. Nie rozumiem. Nie rozumiem nic. Jak ja tak próbuję zrobić... Po prostu skoczyć na niego. Kurwa, mnie coś takiego, bo kurwa tutaj nie ma czegoś takiego jak jasne przesłanie, że trzeba to zrobić w taki sposób. I tutaj to jak patrzysz, to jest jakaś dedukcja pieprzona. Nie wiem, ty skaczesz i masz i tak, oni skaczą, mają inaczej. Bierzemy jeszcze jedno źródło, bo ja nie wiem. Dr. Nitrous Brio. Gra jakiś ziomek. If you get close to him, he'll blow you up and he's also and blobs are done. Now this one yet and I just like to do that path. Hulk Brio mad. So come over here, jump on the slabs that fall down, and you want to just wait till he gets close. Let him get really close, like right there, and then jump on his head. Rozumiem. If you jump early, you're gonna get hit, and you're gonna die. So don't be scared. Wait, 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 and jump. So don't be scared. Wait, 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 and jump. Dobra, czyli kiedy on ma ręce, że tak powiem, na dole? Coś takiego. Kurde, mi to nie wychodzi nic. U nich jakoś wolniej on tymi łapami nawala. Nic nie wychodzi. Ja tego totalnie nie rozumiem. Może za głupi. Kurwa mać. Cięcie. Zapytam się czatu. Wszystkie tu zapytałem się czatu GPT. Mi gówno powiedział. Mam wrażenie, że ja robiłem jeden błąd też. Ja uważam, że tutaj control, czyli obrót, to ja mogę sobie wypierdzielić. On mi nie jest potrzebny, ten przycisk. To jest mi jump potrzebny. I chyba ja nie powinienem w niego kręcić, bo jak skakałem, to się jeszcze kręciłem. Kurde. Wstyd. Więc myślę, że tylko po prostu skoczyć w niego, nie? Dlaczego on nie może zginąć już? Tak. Trzeba po prostu na niego skakać. Po prostu na niego skakać, bez tego. Serio. To nie. O tak. I tyle krzyku. Oto. Tyle oto krzyku. Dobra. Super. Jeden problem z głowy mniej, nie? Jak jeden włos. Następny odcinek. Cześć. Ja tu się wyłącza nagrywanie. Komentujcie i możecie pisać mi generalnie komentarze. Było mi